Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski, który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. W dzisiejszym meczu Milan zagra przeciwko Crotone. W środku pola pojawia się dzisiaj nowy zawodnik i spore są chyba oczekiwania co do tego debiutu. Dał się poznać jako dobry organizator gry. Ma niezłe otwierające podanie. Jeśli pokaże, co potrafi, to będzie naprawdę sporym wzmocnieniem. Widzimy tu zespół, który preferuje intensywny pressing i krycie na całym boisku. Nawet dobrze zorganizowanym ekipom trudno się gra przeciwko takiej taktyce. To prawda, gdy obrońca czy pomocnik nie ma czasu nawet podnieść głowy, żeby wyszukać podaniem kolegę, to ciężko jest rozegrać składną akcję. Dobrze wykonany pressing potrafi być niezwykle skuteczny. Spójrzmy na ustawienie gości. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłowych. I jest to wariant dający trochę więcej przestrzeni w strefie ofensywnej, gdzie przed bramką operuje głównie środkowy napastnik, wspomagany przez przesuwających się do przodu pomocników. Murawa na San Siro była w pełni naturalna, ale po intensywnych opadach często zupełnie nie dało się grać na błotnistej nawierzchni i ciągle trzeba było wymieniać trawę. Dlatego teraz 30% murawy jest syntetyczne, ku wielkiemu zadowoleniu i na pewno też uldze piłkarzy. Podanie po skrzydle. Çalhanoğlu. Bonaventura. Santimina. Milan w ataku, może być groźnie. Jest szansa na wrzucenie z autu w pole karne. Rodriguez. Blisko już do bramki. Świetnie zablokował i piłka nie dociera do partnerów. Giacomo Bonaventura. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Wyczuł go bezbłędnie, nie dał się oszukać. Wspaniała obrona, widać tutaj było jego doświadczenie. Musacchio. Arias. Milan szuka swojej szansy. Rabiot! I nie ma gola. Piłka obok słupka. Ładnie się złożył, dobrze uderzył głową, zabrakło naprawdę niewiele. Suso. Już blisko pola karnego. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Fernandez. Dobra interwencja obrony. Giacomo Bonaventura. Rodriguez. Dobry atak flanką. Zostawił za sobą trochę boiska. Dobra pozycja do oddania strzału. Mają problem z wybiciem tego dośrodkowania. Çalhanoğlu. Ljajić. Jest coraz bliżej bramki. Piłka posłana w pole karne. Tak!
proszę Państwa, bramka i obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Milan potrafi zachwycać. To była wspaniała akcja i piękny gol. Kapitalne dośrodkowanie i gol. Piękna bramka, wbicie piłki do siatki, to już była formalność. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Musacchio. No, z tego miejsca można strzelać. Stracili, ale odzyskali piłkę. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Blisko pole karne. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Bonaventura. Çalhanoğlu. Idzie do przodu. Ljajić. Ljajić! Aj, nie ma bramki, ale to była kwestia centymetrów. Realizator pokazuje nam reakcję trenera. Wyraźnie wolałby wyższe prowadzenie. Suso. Blisko pole karne, może strzelać. Jest szansa na dogranie. Ryzykownie, trzeba wybić. Bonaventura. Milan w ataku, może być groźnie. No i strata piłki. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Rabiot, Bonaventura. Z tej pozycji może uderzyć. Świetny dribbling, imponujący slalom między obrońcami, ale co z tego, skoro spudłował? Pokazał niesamowitą technikę, ale zabrakło mu zimnej krwi do wykończenia akcji. Blisko pola karnego, teraz gracze Milanu. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Wychodzą do kontrataku. Podanie na skrzydło. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Ljajić. Rabiot. Milan szuka swojej szansy. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Ma na skrzydle dużo swobody. Çalhanoğlu. Po pierwszych 40... Wracamy na San Siro, gdzie za chwilę rozpocznie się druga połowa spotkania. Sędzia, kibice, piłkarze są już gotowi. My też, można grać. Arias. No, może być groźnie. Santimina. I po odbiorze strata piłki. A
odzyskali piłkę w środku pola. Çalhanoğlu. Przejęli piłkę, popatrzmy. Ljajić. Bonaventura. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! To musi być przykra sytuacja dla bramkarza. W zasadzie niemal sięgnął już tej piłki, ale jednak nie udało mu się obronić. Wynik 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, czy istotnie wyniknie z tego korzyść dla mnie. Przechwyt, ale nie opanował. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Źle uderzył, kapitalnie, z woleja. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Bramka, którą właśnie oglądamy, zmniejsza przewagę rywali do zaledwie jednego gola. Emocje sięgają zenitu. Czy starczy im czasu, aby wyrównać? Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Bonaventura. No, już blisko pole karne. Rabiot. Rabiot! Sędzia pokazuje rożny dla Milanu. Rzut rożnego dość... Santimina! Znowu mają rzut rożny. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu odpocząć. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz swoich umiejętności. Ma możliwość odegrania. Rabiot. Przejęli piłkę. I piłka wybita do przodu. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Robi się niebezpiecznie. Jest zawodnik na czystej pozycji. Strzela! Nie ma gola! Poprzeczka! Piłka nadal w grze. No nie wierzę, takie sytuacje sam na sam z bramkarzem naprawdę wymagają zachowania zimnej krwi. A tu jej zabrakło. Na ogół Nap nie powinien mieć kłopotów z umieszczaniem piłki w siatce w takiej sytuacji. No ale decydują niuanse. Suso. Milan w ataku. Może być groźnie. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Trenerów często rozlicza się z dokonywanych transferów, szczególnie tych nieudanych, na które wydaje się dużo pieniędzy. Jeśli drogi piłkarz okazuje się niewypałem, wina spada na szkoleniowca. Wydaje mi się, że to może być ryzykowny zakup, jeśli oczywiście plotki o transferze się potwierdzą. Tak, takie transfery wiele mówią o... Prosto... Może spróbować szczęścia! Świetnie interweniuje! Piłkarze Milanu, rzut rożnego. Nie udało się ani dobrze przyjąć, ani utrzymać piłki. Jest szansa na dogranie. Ljajić! Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Piękny szczupak, jakby zanurkował i sięgnął piłkę głową. Wielu napastników próbowałoby inaczej rozwiązać tę sytuację. Byłoby może mniej efektownie, nawet gdyby weszło.
3-1 to nie jest wynik, przy którym wszystko jest już przesądzone. Dobre, skuteczne podanie. Już blisko pola karnego. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Ljajić. Pokonuje z piłką kolejne metry. Çalhanoğlu. No i udało się odzyskać piłkę. I główkuje teraz poza linię boczną. Na boisku pojawi się nowy zawodnik. Piłka minęła wszystkich zawodników. Jest pressing ze strony rywali. No, za to może być kartka. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Ljajić. No, bardzo optymistyczna próba z dystansu. Rabiot. No, z tego miejsca można strzelać. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Giacomo Bonaventura. Rabiot. Próbował, ale nie udało się. Blisko pola karnego teraz gracze Milanu. Ljajić. Czy sobie poradzi? Bramkarz pewnie chwyta. Cztery końcowe minuty regulaminowego czasu gry. No, może być groźnie. Bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. Rabiot, Bonaventura. Za szybko stracili. Fernandez. No, już blisko pole karne. Çalhanoğlu. Ljajić. Giacomo Bonaventura. Nie ma spalonego. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Za moment Milan z rzutu rożnego. Z rzutu rożnego dośrodkowuje Bonaventura. Podniesiona chorągiewka, spalony. I koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion. Koniec meczu. Zasłużone 3 punkty dla zwycięzców. A komplet punktów zawsze cieszy, bo każdy punkt może na koniec sezonu decydować o pozycji w tabeli. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić?
Bonaventura! Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na źle uderzył kapitalnie z woleja. Tak, takie transfery wiele mu... Prosto... Może spróbować szczęścia! Świetnie interweniuje. Jest szansa na dogranie. Jajcz!